Mhm. Super. Teraz? Wiek to dla mnie liczba, która się zmienia. Mam już prawie 34 lata i nie wiem, czy czuję się na tyle. Czasami czuję się młodziej, czasami czuję się starzej, ale mam wrażenie, że ten wiek mnie jakoś nie definiuje, tylko jest to czas, w którym zdobywam doświadczenia i staję się mądrzejsza. I w związku z tym bardzo mi się to podoba, że jestem coraz starsza. Nic bym sobie nie poradziła, bo wiedziałabym, że nie skorzystałabym z żadnej rady. Po prostu musiałam się uczyć na swoich doświadczeniach, na błędach też wielu. I bardzo dobrze, no tak musi być. Na pewno potrafię bardzo wyraźnie zaznaczyć swoje granice i wiem, jeszcze nie zawsze, ale częściej wiem, gdzie one są. Jeżeli ktoś mi zadaje jakieś pytanie, na przykład w wywiadzie, które gdzieś tam sprawia, że czuję się niekomfortowo, to już wiem, że mogę powiedzieć, że nie chcę na nie odpowiadać. A wcześniej absolutnie tego nie umiałam i bałam się, że zostanę odebrana jako niemiła, a teraz nie boję się być niemiła. Nadal się tego uczę, ale umiem. To jest bardzo, wbrew pozorom to brzmi tak prosto, umieć mówić nie, ale wbrew pozorom to jest właśnie bardzo skomplikowana umiejętność. Jeżeli się jej nie nauczymy w bardzo młodym wieku, to później przychodzi to trudno i ja mam takie wzloty i upadki. Raz umiem świetnie, a raz gorzej. Nie! Absolutnie nie! Ale wiem, że tacy ludzie istnieją, ale to nie jest łatwe. Czy wiek w związku ma znaczenie? W związku ma znaczenie chyba wszystko, więc wiek pewnie też. Zmieniamy się z wiekiem, w związku z czym jest to dość istotna część osoby danej. W relacji liczy się dla mnie zaufanie, liczy się wspólnie przeżyty czas, wspólnie zdobyte doświadczenia, to, że można się razem rozwijać i zmieniać, oby na lepsze.